Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii Pochwal się swoimi bitwami, moim oraz Państwa gościem. Dzisiaj jest kapitan Irpen Zigrin z drużyny Wir. Kolega zaprasza Was na okręt, krążownik, super krążownik, który nazywa się Annapolis. Kapitan zdobywa tutaj bardzo dużo medali, zatapia 4 okręty, ale uszkodzenia jakie zadaje to są tak potężne, że musicie to na pewno zobaczyć. Kapitan niestety nie udostępnił żadnych tutaj screenów, jak ma zrobionego kapitana oraz okręt. Wielka szkoda, moglibyście się wiele nauczyć od tego kapitana. Moi drodzy, z tego miejsca bardzo Wam gorąco dziękuję za subskrypcję mojego kanału oraz za każdą łapeczkę pozostawioną do góry. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zapraszam Ciebie, naciśnij subskrybuj, naciśnij łapeczkę oraz naciśnij dzwoneczek, aby zawsze być ze mną na bieżąco. Także moi drodzy, trzymajcie się na foteli, bo już odpływamy, a naprawdę jest na co popatrzeć. Skurpurst. No i zobacz, jest teraz podpalony. Jest jeszcze tutaj bardzo blisko Kimakaze. Ależ tych okrętów się tutaj nazbierało. Zobaczcie, coś nieprawdopodobnego, co się będzie teraz wyrabiało. Jest Kimakaze trafiona i już się pali. Już się pali i teraz trzeba dobić tego niszczyciela, który ma tak dużo torped i mogą tutaj naprawdę zagrać na masie. Krążownikowi Annapolis. Kurfurs się zatrzymuje. Jest znowu podpalone. Zobaczcie, co ta Annapolis potrafi. Salwa po salwie i podpalenie za podpaleniem. Tak jest. Jest tutaj obijany Kurfurs. Zatrzymuje się. Pięknie tutaj go daje. Nie pozwoli, aby Kurfurst popłynął dalej. Kurfurst nie wiem czemu nie strzela, chociaż mógłby tutaj strzelać. No szak, zobaczcie, przestraszył się i po chłopie. Jest podpalenie za podpaleniem, zobaczcie, ależ tutaj dostaje. I Kurfurs teraz rusza do przodu, podpalony. Zobaczmy, co się będzie tutaj wyrabiało z tym Kurfursem. No mówię, ciężko jest tutaj trafić, ta trajektoria potężna lotu. Właśnie jakim duży lop jest tutaj. I te przeładowanie robi dobrą robotę. I jest, zobaczcie, jest tutaj podpalenie następne. 7 podpaleń już w tej chwili na koncie Annapolis. Kolegi z klanu Wir, który klan serdecznie pozdrawiam. Tyle pocisków, jak to w niego wchodzi, patrzy się. Troszeczkę niecelnie, bo Kurfurst to rusza, to staje. Zobaczcie, no ciężko jego tutaj trafić. To już jest 17,5 km prawie i 18. Jest znowu podpalony. Ależ on nie, bo tutaj umilia życie, patrzcie. A damage wciąż rośnie. 100 tysięcy już przekroczone. Zwiastun tragedii. Za chwilę chyba będzie jeszcze jakiś podpalacz. Zobaczcie, 9 podpaleń już jest.
No, będzie grillowany kurfurs, na którego serdecznie pan Wir zaprasza. Zobaczcie, co to. Ojojojojoj, już ten na kurfursie kapit ma naprawdę serdecznie dość. I jakby był mało 9, już jest 10 podpaleń. Zobaczcie. Ja już nic nie mówię, tylko zaglądam, kiedy ten okręt płynie do reszty. Jest zatopienie, mówiłem, jest i podpalacz. Brawo, brawo, brawo. Na pewno kapitan na kurfursie jest tak zaskoczony, że szok. No i Smoleńska witamy, celowniku. Jest i Smoleńsk, pociski OB. Jest i, słuchajcie, radar. A w radarze znajduje się Shima. Wyprzedzenie, tak? Czy to musi być wyprzedzenie? I jest trafiona. No za chwilę ze wszystkich dział będzie obijana. No, dawaj tą Shimę, ona jest twoja. Tak jest, jest ekspert do walki w zwarciu. Trzecie oznaczenie. Jest zatopienie, idą tam torpedy. Jeszcze jest Hindenburg, 18 km. Ależ tutaj minął nieprawdopodobnie. No i w dymie mamy jeszcze Smoleńska. Jest Hindeczek. No, tu naprawdę trzeba mieć stalowe nerwy, aby trafić do Hindenburga. Zobaczcie, on szybko płynie. A trajektoria lotu jest potężna, potężnie wysoko od Annapolis. I jeszcze mamy teraz i Yamato, i Smoleńska w dymie. No, tutaj kapitan jest praktycznie sam. Sam jeden jedyny, który musi tutaj tą flankę utrzymać. I mamy Yamato. Jest Smoleńsk, on się teraz pokazał i pociski OB powinny zrobić tutaj z niego, a właśnie, mielonkę. No zobaczymy, jest następne podpalenie, mamy 12 podpaleń i w tej chwili Annapolis jest bardzo tutaj obijana ze wszystkich stron. Zobaczcie, to jest jeden jedyny okręt, który pozostał na tej plance. Praktycznie jest sam, tak jak mówiłem. I na środku już też nikogo nie ma. No i Smoleńsk. Jest Smoleńsk. Zobaczcie, nie daje tutaj za wygraną. Próbuje podpalić się, strzela tutaj niecelnie. Ale kapitan Annapolis, zobaczcie, trafia go następnymi pociskami OB. Jest podpalony ten Smoleńsk. No, trzeba tutaj naprawdę być dobrym kapitanem, dobrym celowniczym na takim okręcie, aby te pociski wchodziły w cel. Zobaczcie, wyprzedzenie jakie potężne. Bo aż na 15. Tak jest, a nawet i lepiej, no w tej chwili troszeczkę poszło na 10, ale zobaczcie, jest podpalenie. Kończ tego Smolecha. No ładnie, ładnie. Odważnie tutaj płynie tym Smoleńskim, zobaczcie. Odważnie, bardzo odważnie. No i teraz pokazuję, bo rezygnuje tutaj z pogoni za Annapolis i... No, ujo, by to był przeciwpancerny. Jest i znowu podpalony. Ale tego krążownika, super krążownika, widzę, że Smoleńsk troszeczkę tutaj sponiewiera, zobaczcie. No i Smoleńsk znika, już w tej chwili jest niewidoczny. Jeszcze Alzacja próbuje coś tutaj zdziałać. Kapitana Annapolis ma jeszcze dwie naprawki.
No i palimy Yamato, zobaczcie. I kto goni znowu Anapolis? Jest Yamato podpalone i znowu chyba ten Smoleńsk, tak? Chyba raczej tak. No i Yamato, grillowane Yamato, mieliśmy już zgrillowanego Kurfursta, teraz jest i Yamato. Ależ go tutaj pazia niesamowicie, 16 km. Te skupienie, zobaczcie, co one tutaj wyprawia. Patrzcie, i Bając, ależ tutaj spada. Grad pocisku, wasz taka tęcza, aż miło popatrzeć, no, ale też miło będzie chyba przytulić. I idą pociski od Yamato, tutaj się kapitan ślizga na linii i chyba nawet nie odczuje tego, tak jest. Tu jest właśnie to, że okrętem można tak, jest i duży kaliber, okrętem się można tak śmigać. Ciężko jest w niego trafić i proszę bardzo, jest Yamato, 14 km. Salwa po salwie, oby jeszcze jego podpalić, zobaczcie, jedne jeszcze pociski nie spadły i już są następne. No i znowu z grozą lecą torpedy, przepraszam, pociski przeciwpancerne. No i strzelamy, tak jest, następne podpalenie. Pięknie to wygląda, zobaczcie, 17 podpaleń. No ciężko tutaj tak trafić ten okręt. No i znowu idą pociski. I czy trafi? No teraz udało się trafić. Ależ zobaczcie, i 19 podpalenie. No szkoda, że kapitan mi tutaj nie pokazał, jak ma zrobionego kapitana oraz okręt. Od tak zawsze prosiłem, żeby pokazywać, żeby udostępnić, żeby inni gracze mogli być takimi graczami dobrymi jak wy i dojść do elity kapitańskiej, jakiej jesteś i wy. I zobaczcie następne podpalenie i Yamato spalony. Jest spalony, mamy 21 podpaleń. No, Anapolis tutaj triumfuje. Jest i Alzacja, 10 km. No, zobaczcie, znowu jest obijana bardzo mocno tutaj z tej strony i jest jedna salwa. Pięknie. No, jeszcze żeby się udało się Alzację zgrillować, będziemy mieli grillowaną Alzację. Jest i Yamato zgrillowany, Kurfürst, ale słuchajcie, to tylko w klanie Wir. To oni potrafią tak wymiatać. I pięknie. I znowu podpalana. 23 podpalenia. No miejmy nadzieję, że Anapolis zniknie to jeszcze tego pancernika, chociaż tutaj zostaje tylko 6 tysięcy i jeszcze podpalenie, ale jest tutaj, nie ma już naprawki, zaglądam, nie ma już naprawki, no trzeba się tutaj ratować. Jest i podpalony jeszcze raz pancernik. No, wszystko na ostrzu noża, czy uda się zlikwidować tego jeszcze pancernika? No kręć, aby nie dostać tymi pociskami. Ależ tu Alzacją zesuje, zobaczcie. Chyba się spali, oby się spaliła. Będzie sensacja niesamowita, zobaczcie. Uj, teraz w drugą stronę odbijaj. I jest następne. Ależ tutaj 500, ale jednak się pali. Ktoś tam chyba, nikt mu nie pomaga. Zobaczcie, no nie trafia w tą pankę. Nieprawdopodobne. Tą wyrabę, zobaczcie, 25 podpaleń, jest 26 podpaleń i... To będzie koniec chyba, będzie koniec. Jest.